Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień maratoński. Niestety po wczorajszym dniu, który nam nie poszedł dobrze, to dzisiaj mam nadzieję, że nie będą tego skutki, czyli chłopaki będą jechali w kurzu. Dwa dni, mam nadzieję, że przebiją się znowu na swoją pozycję i będą odrabiali to, co stracili wczoraj. Po wczorajszym nieudanym etapie myślę, że już będzie teraz tylko lepiej i nie będziemy już mieli żadnych takich pułapek nawigacyjnych, bo to jest tylko bezsensowna strata czasu i utrata pozycji, a nie przyjechałem tutaj, żeby dojechać na 40 miejscu, tylko chciałbym poprawić jednak ten zeszłoroczny wynik. Jesteśmy przed etapem maratońskim, no zaczynamy tak naprawdę dwa ciężkie dni technicznie na pewno, bo nie będziemy mieli dzisiaj po odcinku serwisu, czyli nie będzie mechaników, nie będziemy mieli całego zaplecza i pomocy, więc musimy sobie radzić sami, będziemy robili na pewno taki mały serwis sami, no i w zależności, jeżeli będziemy mieli coś uszkodzone, musimy to jakoś naprawić. Jesteśmy po pierwszym odcinku etapu maratońskiego. Strasznie duże kamienie, cały czas jechaliśmy praktycznie po wielkich głazach. Taki trial, więc ciężko dla opon, trzeba było oszczędzać opony, żeby ich nie przebić. Na szczęście dzisiaj nie mieliśmy żadnej przebitej. Goniliśmy tutaj chłopaków przed nami, dobre tempo trzymali. Za nami na pewno Nani Roma i Yazid jechali, więc zobaczymy, jaki będą mieli czas. Ale się cieszymy. Pierwszy etap maratoński kończymy. Samochód w jednej całości, więc może nie będzie dużo pracy dla nas mechanicznej. Thank you.